Tytuł kursu – Zasady prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Moduł – Sporządzanie deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Temat – Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Tematem kursu są ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ubezpieczenia społeczne to świadczenia pieniężne, dzięki którym finansowane są różnego typu wypłaty, emerytury, renty, zasiłki. Ich głównym celem jest zabezpieczenie pracowników i ich rodzin. Stanowią prewencyjną i ubezpieczeniową ochronę zdrowia, zdolności do wykonywania pracy oraz życia ludności. Obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania stosunku pracy. Ubezpieczenia społeczne dzielimy na emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Składki opłacane są przez pracodawcę do 15 dnia każdego miesiąca. Pracownicy podlegają obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym bez względu na jaki mają wymiar czasu pracy, czy posiadają uprawnienia do emerytury lub renty, czy posiadają inny tytuł ubezpieczenia, czy są studentami, uczniami. Ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo podlegają wszyscy pracownicy. Składka na to ubezpieczenie wynosi 9% podstawy wymiaru. Płaci się ją co miesiąc do ZUS-u. Składka ta finansowana jest przez pracownika. Aby obliczyć podstawę ubezpieczenia zdrowotnego, od kwoty 2000 zł brutto należy odjąć. 2000 zł mnożymy 13,71 równa się 274,20 zł składki na ubezpieczenie społeczne. Czyli 2000 zł odjąć 274,20 zł równa się 1725,80 zł. Podstawa do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dalej, mając wyliczoną podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, możemy obliczyć składkę zdrowotną. 1725,80 zł, podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. 1725,80 zł razy 9% równa się 155,32 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9%. 1725,80 zł razy 7% 75% równa się 133,75 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 7% 75%. Pracownicy podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny, którzy nigdzie indziej nie są ubezpieczeni. Członkami rodziny są dziecko własne, małżonka, przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, małżonek, ojciec, matka, babcia, dziadek, wnuk oraz inni pozostający z ubezpieczonym w gospodarstwie domowym. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.